dzisiaj spędzamy razem dzień. Mam taki plan na dzisiejszy dzień, żeby zrobić takie jesienne przygotowania, ozdabianie pokoju. Będziemy jechać jeszcze na dzień otwarty na uczelnię. Zrobimy przegląd różnych sklepów. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałam zobaczyć, to chyba w Primarku nadal jest kolekcja Hello Kitty. 9:20 i idziemy sobie na kawkę. Bardzo dobra. Jedziemy. Dobra, jest godzina 12, jesteśmy po dniu otwartym. Teraz będziemy jechać już na zakupy do galerii Mociny. Mamy 20 minut, także widzimy się już w galerii. Idziemy do Primarka, jeszcze potem pójdziemy do Tigera, bo tutaj widzę, że są jakieś fajne ozdoby Halloweenowe. Już mam ochotę wejść. Nie wiem, czy wchodzimy od razu szybko? Szybko może przejrzymy. Patrz, jakie fajne. Tutaj mamy takie dynki. Mega mi się podobała się taka kolorystyka fioletowo-różowa właśnie na Halloween, na ozdoby, więc zobaczymy, co tutaj jest. Gluty. A to na okno chyba jest. Kiedyś takie miałam pierdółki. Ale takie średnie trochę tutaj to ozdoby. Były takie pająki. Bardziej na imprezę. Takie właśnie glutów, że się tak rzucało na szybę, tak sobie, wiesz, schodził ten. No, to ja pamiętam. Ja zawsze robiłam imprezę, to pamiętasz po podstawówce? Bo to mi się podoba tutaj. Idziemy teraz do Primarka, później do TK Maxx. Mam w sumie wszystko rozpisane, co bym chciała zobaczyć, jakie sklepy i tak dalej. Dzisiaj się przygotowałam na ten odcinek, także lecimy i robimy wielki przegląd. I już widzę, że jest kolekcja, ale zobaczymy dodatki. O, są też takie jakieś dresiki, wam pokazuję. To są nawet sweet, ale dla mnie, no w sumie to jakoś nie jest akurat najgorsze. Idziemy na dodatki, bo tutaj troszeczkę nuda. Dobra, jesteśmy na dziale akcesori i patrzymy, czy już jest wszystko wyprzedane. No, na razie tutaj troszeczkę mało. Zobaczcie, takie duże torby, kosmetyczki, takie małe plecaczki. O, taka kosmetyczka, coś, ja mam tyle kosmetyczek. O, zobaczcie, akurat te jak Tosia. Ja mam tyle kosmetyczek, że mi nie są potrzebne. Ja klamry myślałam, że sobie jakieś kupić, ale te akurat mi się nie podobają zbytnio. No i tutaj mamy piżamki, zobaczcie, jakie słodkie. Tutaj mamy taki szlafrok, ale ten materiał nie jest zbytnio cozy, nie? To dotknij. Ja nie lubię takiego, nie. Tutaj mamy takie cośki, ale nie podobają mi się te zwężenia, ale tutaj na górze są dosyć fajne. Topik. Ten topik jest uroczy, szczerze. Takie. Co to jest, koszulka? Ej, fajna ta koszulka jest nawet, nie? O, te spodnie są fajne. Chyba te bym wzięła, bo zobacz, one są takie luźne. Takie lubię, bym wzięła. To ci się podoba, materiał? Ej, no, ten jest fajny, serio. A to jest... Co to jest? Takie po prostu... Aha. Ej, a weź się tak rozłóż całe. Ej, kurde, nawet fajne są. No zobaczcie, chciałam sobie wziąć te spodnie, mam serio fajny materiał. Tutaj jest napisane, że M. Ale no niestety to jest 2XL, więc niestety nie weźmiemy i szkoda, mam tutaj takie fajne właśnie kitki. Myślałam jeszcze nad tymi kapciami. Tutaj są jeszcze takie urocze zestawiki, ale też niezbyt w moim stylu. O, to jest urocze. Fajna ta piżamka, zobaczcie, takie leginsiki. I topik, tylko ja w leginsach nie śpię totalnie. Dobra, wezmę M-kę chyba. Jeszcze tutaj widzę właśnie, ale końcówki. Tata się pyta, co to jest wałek do włosów, ale już takie mam. Mi na te wałki średnio wychodzą włosy, więc szukam innych, takie klipsiki, ale no troszeczkę tandetnie to wygląda, to jakiś lipstick, któremu nie ufam. Taka fajna zalotka, chociaż mam lusterko. To takie niezbyt cute. Lip oil i takie lusterko, no takie średnie. Zobaczcie, jak szukacie kapciuchów, to jeszcze są takie fajne w Primarku, podobne do tych, co ja mam. Mega fajne są te, akurat mam taką główkę odstającą. Tak, jest na górze, dobra, więc teraz mam jeszcze przegląd Kuromi i Hello Kitty. To jest fajna kolekcja, są właśnie kolory różowe i fioletowe, więc tutaj jeszcze coś na pewno weźmiemy. No i tutaj mi się już podoba. O, tak jakby było, bo już lepiej. O, a to co to jest? To jest też kocyk, to może taki. No to jest taki bardziej miły już, nie? No to prawda w sumie. Tylko ten kolor taki trochę za bardzo jaskrawy. A ten nie jest właśnie, serio, ten nie jest taki przyjemny, szczerze. Ten jest przyjemniejszy. Trochę prote, a ten jest taki bardziej taki, no. Jaksamitny. Jeszcze takie podusie, ale dla mnie to taka średnia. Tutaj mamy jeszcze coś z tej story, widzę. Tutaj są różne właśnie bajki. Ale dobra, Hello Kitty, no dalej patrzymy. Dobra, co tutaj mamy, co to jest? Tutaj są jakieś, ja w tych sklepach zawsze, gdzie są przez Hello Kitty, ja nie wiem, gdzie ja się mam patrzeć i jestem po prostu w raju.
O, takie pudełeczko, nie no. Za bardzo chyba, wiecie, już dzieci na niektóre te rzeczy, szczerze, dla mnie już troszeczkę za bardzo. Lubię nadal Hello Kitty, ale już nie mam aż takiej obsesji jak kiedyś. Tutaj jakieś na telefon, szczerze, średnie. Wiadomo, że są mega urocze te rzeczy, ale nie są jakieś takie, wiecie, wow, wow, wow. Także patrzymy dalej, ale wam tutaj pokazuję, żebyście wiedzieli, czy jest sens przyjeżdżać. Fajne jest, my. Ten kubek jest fajny na trochę taki Halloween vibe. Lepszy byłby taki ze słomką, jak są na przykład właśnie z temu czy coś. No i te uszy takie... Nie no, spoko nawet. A tutaj mamy termoforek, słodziutki. No to jest też taki cute. To jest plecak, to jest też taki kot, zobacz, że tu ma kaptur, masz tak, zakładasz kaptur i wiesz, i się okrywasz kocem, to jest akurat spoko. Ten mi się podoba, jeżeli ten jest ze słomką, to go bierzemy, tato, zobacz. Jeszcze jest taki, jakby ten ala... On ma w środku konfetti, ten bierzemy, tylko zobaczmy, jak ta słomka tutaj działa. Czy jest w ogóle słomka, poczekajcie. Mnóstwo tutaj tych wszystkich bidonów i mamy tutaj taką fajną kolekcję, zobaczcie, jeżeli chodzi o kubeczki i tak dalej. Fajny jest mega ten bucik, ale nie wiem, czy by się z tego wygodnie piło, szczerze. Tam jest taka duża dziura. Ten talerzyk też jest bardzo ładny. Jestem w TK Maxie, przyszłam na te pierdółki jakieś kosmetyczne, ale nic tutaj nie ma ciekawego, więc idziemy zobaczyć na jakieś ozdoby jesienne właśnie. I może torebki sobie przyjrzymy, jakieś takie, wiecie, ozdoby do domu bardziej mnie dzisiaj interesują. Nie mamy Pull&Bear i Bershkę, także ja sobie szybko przejdę, zobaczę, czy tutaj coś fajnego jest nowego, ale nie wiem, ostatnio w sieciówkach w ogóle nie kupuję, więc zobaczymy. Tak jak myślałam, w Pull&Bear nic nie ma ciekawego, chociaż ja lubię Pull&Bear, ale jakoś tak zrobimy sobie razem troszeczkę taki przegląd, wam pokażę, żebyście wiecie, nie musieli chodzić do galerii, jak nic nie ma ciekawego, bo ja właśnie lubię oglądać takie przeglądy, jak nie chcę mi się iść do galerii, bo po prostu wolę sobie obejrzeć, co jest i sobie oszczędzić czas. Serio, na tą jesień nie widzę nic ciekawego, no jakby girl. Widziałam te buciki, one są bardzo ładne, ja mam dzisiaj właśnie troszeczkę podobne z takimi tutaj. Pamiętam, jak miałam jakieś 13 lat i zaczynałam nagrywać na YouTube, to Bershka to był mój ulubiony sklep i dosłownie kupowałam tutaj wszystko. Wszędzie tylko to Beetlejuice, nie wiem, ja tego w ogóle nie oglądałam. A to? Możecie mi polecać jakąś biżuterię, bo ja serio nie mam, po prostu mam taki problem z biżuterią, o co jak ktoś niestety ukradł, ale ładne. Właśnie tam się otworzył taki nowy sklep, widziałam na TikToku, więc to też sprawdzimy sobie razem. Nie wiem, o co chodzi z tymi sklepami, ale tutaj wszystko dosłownie jest takie nudne. Jesteśmy w Half Price. Ja lubię Half Price, bo tutaj jest tak mniej więcej poukładane ładnie. Jest więcej przestrzeni, a w TK Maxie zawsze jest tak, nie wiem, dużo ludzi i ściśnięte. Ja bym chciała jakąś świeczkę. Dobra, tutaj mamy jakieś ozdóbki. Ej, mega urocze są te muchomorki. Dwóch bardziej różne, to sobie chyba takiego wzięła nawet. Tutaj mamy taką dyńkę różową, więc ja bym właśnie potrzebowała takich różowych, jakichś fajnych. No, to wiecie, typowe kolory nie są dla mnie. O, na przykład coś w tym stylu. Dlaczego to jest właśnie? No to jest taki, żeby przed dom i tutaj cukierki wsypać. Albo a, wiesz, okay. Przed pokoju. Pościel Pepco, jakby już wszystko z mojej listy zostało odhaczone. Dobra, zapomniałam jeszcze o tym sklepie. Zobaczcie, plusz, jakie słodkie. Tutaj mogą być fajne rzeczy. To o... Jesteśmy już na jedzonku, drzechy, ta muzyka. Pepco. Ej, ale fajne w Pepco, zobacz. Tato, bierz tą dynię. Sorry guys, ale ja jednak nie jestem taką jesieniarą. Co ty tutaj robisz? Ale ładna ta świeczka jest. To nie, jest taki zniczny grob. Zobacz, jak to pachnie. Ale wygląda trochę jak na grob. Ale takie miałam z temu, zobacz, to nie miałam to z temu. Hello, jest godzina 16:32 i wracamy właśnie do domu. Hello, jestem już w domu. Wyjęłam wszystkie rzeczy z szafek, które mi się kojarzą z jesienią, z Halloween i pokażę wam teraz, co mamy i co planuję. Zmieniamy kolor. Chcę na pewno zrobić taki bubasket, coś w tym stylu. No i zobaczcie, same LEDy robią tutaj naprawdę dużo. Wyjęłam sobie tutaj właśnie jeszcze kilka rzeczy, które chcę dać do tego bubasket.
do tego koszyczka waniliowy zapach. Tutaj mam właśnie taki koszyczek na świeczki, więc albo użyjemy go do tego Bo Basket, albo taki inny. Także uwaga, odpalamy sobie świeczuszki. No i ostatnio znalazłam właśnie ten dywanik. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, ten kocyk słodziutki. Chcę zamówić jakąś fajną pościel. No i tutaj jeszcze znalazłam z zeszłego roku taki uroczy plecaczek. No nie mogę, go sobie też wrzucimy do tego Bo Basket. Mamy jeszcze takie światełko nietoperza. Mam tutaj właśnie rzeczy, które dzisiaj kupiłam i pomyślałam sobie, że ten odcinek i tak będzie już dosyć długi i że zrobimy po prostu oddzielny odcinek z metamorfozy mojego pokoju właśnie na jesień. Dajcie znać, czy chcecie właśnie w kolejnym odcinku to zobaczyć. Jeżeli tak, to napiszcie mi komentarz i zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i subskrypcję. Kto został do tego momentu, niech napisze w komentarzu jakąś emotkę, która Wam się kojarzy z jesienią. Widzimy się w następnym odcinku za tydzień. Zapraszam na mojego Instagrama, bo tam zawsze Was po prostu informuję, kiedy są odcinki, o której dokładnie się dowiadujecie pierwsi. Zawsze na mój kanał dodawczy wysyłam Wam po prostu od razu linka, jak jest film, także tam Was też zapraszam. Pa!